Witam drodzy siewiacy, widzowie siewie. Kochani moi, kilka dni temu na portalu i na fanpage'u siewie były zdjęcia galaretek pięknych, kolorowych. No i w środku galaretek były kwiaty i miałam zapytania od widzów, skąd, jak te kwiaty się tam znalazły w tych galaretkach. No nie jest to takie oczywiste, jak one się znalazły, ponieważ duże zainteresowanie jest techniką wykonania tych galaretek. Postanowiłam na portalu pokazać, jak to się robi, podzielić się z Wami swoją wiedzą. Nie jest to może najłatwiejsza sprawa, ale myślę, że metodą prób i błędów można dojść do, no, mistrzostwa. Ja nie twierdzę, że jestem mistrzynią, na pewno nie. W każdym razie, jak coś często robimy, staramy się i chcemy zrobić to świetnie, to myślę, że po jakimś czasie nam to wyjdzie. Także kochani, szybciutko powiem w skrócie, o co chodzi. Tutaj mamy w bardzo ładnym pojemniczku galaretkę krystaliczną, przezroczystą. Ona jest po prostu słodka, lekko kwaskowa. Koloru, jak widzicie, nie ma żadnego. I teraz mamy tutaj jeszcze kolorowe płyny. Co to jest? To jest, słuchajcie, skondensowane mleko połączone ze śmietaną, kremówką, cukier i żelatyna. Tej żelatyny nie żałujemy, ta masa musi być dosyć gęsta. Cała technika wprowadzania kwiatów, formowania kwiatów w galaretkach sprowadza się do nastrzykiwania galaretek, nastrzykiwania właśnie tymi kolorowymi mleczkami. Nie jest to najprostsze, dlatego że masa, te mleczka muszą być gęste, ale nie mogą być za ciepłe, bo wtedy galaretka nam się będzie topić. Jak będą za gęste, to będą tężeć w strzykawce i w igłach. Kochani, trzeba powiedzieć, że są specjalne igły z końcówkami, które nakładamy na normalne strzykawki kupione w aptece. No i słuchajcie, teraz myślę, że czas najwyższy po prostu pokazać, na czym to wszystko polega. Naciągam sobie do strzykawki kolorowe mleczko. Tak naciągamy, jak pielęgniarki naciągają zastrzyki, tak? Trochę wezmę. Oczywiście, słuchajcie, tak samo jak przy zastrzykach, w strzykawce nie może być powietrza, bo wtedy to powietrze rozsadzi nam galaretkę, tak? O, jest ręczniczek, dobra. Słuchajcie, no musimy się też tutaj naszykować do tych działań w postaci właśnie ręczników, żeby były, tak, wszystko to jest kolorowe, to są płyny. Ręczniki będą potrzebne, ja już mam ręce zabrudzone, ale mam rękawiczki. Słuchajcie, ta końcówka to jest środeczek kwiata, różyczki. No ja różę uwielbiam, faktycznie to też uważam, że róża to jest królowa kwiatów, dlatego bardzo często ten motyw sobie wykorzystuję w różnych ciastach, w dekoracjach. No dobrze, i teraz uwaga. Musimy sobie wyznaczyć środek, jeśli chcemy kwiat zrobić po środku. Więc no mniej więcej, no ja tutaj na oko, tak, ten środek sobie jakoś i teraz wprowadzam delikatnie, ale broń Boże, nie do samego końca, nie do dna. I teraz delikatnie ostrzykuję i jednocześnie wyciągam igłę. O, prawda? I już mam środek kwiatka. Zaraz Wam pokażę. O, i teraz zobaczcie, po co nam ręcznik potrzebny. Zawsze troszkę tego płynu, tego mleczka kolorowego zostanie tutaj u góry, ale tym się nie przejmujemy. Dlaczego? Dlatego, że ta góra będzie potem spodem naszej galaretki. I zobaczcie, widzicie już tutaj zaczątek pończuszek kwiatka, tak? Pończuszek róży. Specjalnie zrobiłam dzisiaj
pojemniku przezroczystym tą galaretkę, żeby był podgląd. Tak? Możemy podejrzeć, co tu nam wychodzi z naszych działań, z naszych nastrzykiwań. Ale oczywiście to nie musi być przezroczysty pojemnik. Dla tych, którzy są wprawieni w nastrzykiwaniu, każda inna forma, po prostu jaką będziecie chcieli, pasowna, będzie dobra. Zmieniam końcówkę, ponieważ mam środek już zrobiony, to teraz zmienię końcówkę. No i teraz słuchajcie, na jakiś płatek, tak? Jakiś płatek. Jaki tu by płatek wybrać? O, tutaj mam też. Słuchajcie, tak bym pokazała może jakieś najprostsze ruchy najpierw, żeby to nie było zbyt trudne, bo słuchajcie, tak naprawdę kształt kwiatów, czegokolwiek tutaj zależy od tej końcówki, jaką tutaj mamy i od Waszych ruchów ręką, tak? I od kąta, pod jakim wprowadzimy igłę do galaretki. Szukam pasownej tutaj końcówki jakiejś fajnej. No może spróbujemy taką końcóweczką. Teraz jeszcze ważna sprawa. Muszę sprawdzić, czy może nabiorę sobie w ten sposób. O, właśnie, dużo łatwiej. Zobaczcie, masa gęstnieje już, ale jeszcze fajnie wyciskam ją ze strzykawki. Także jest ok. No i teraz spójrzcie. Teraz płatki. Zobaczcie. W zależności od tego, jaki chcecie kwiat, czy bardziej rozwinięty, wtedy pod większym kątem wprowadzam tą igłę, tak? Jak chcecie, żeby kwiat był zwinięty, nierozwinięty, no to wtedy ten kąt jest dużo mniejszy. O, i znowu delikatnie naciskam i wyciągam igłę. No i mam tutaj już jeden płatek. Wycieram, słuchajcie, tutaj to mleczko kolorowe, choćby też po to, no żeby widzieć, tak? Żeby po prostu widzieć, o, i znowu pod kątem delikatnym i znowu wyciskam. O, ale masa już mocno tężeje, trzeba ją będzie zaraz podgrzać. I tutaj się nie bardzo chce wcisnąć, ale to też nie jest nic, słuchajcie, strasznego, bo mam już tu wgłębienie zrobione. O, i mogę sobie mogę się wspomóc na przykład taką łyżeczką. O. O, i wtedy tą masę wciskam, ale widzicie, no masa już tężeje, szybko tężeje. To są, no tak to jest, to są, słuchajcie, takie działania, trzeba dosyć szybko, sprawnie to robić. Także już tutaj masa wędruje do podgrzania i zaraz będziemy dalej nakuwać.